proponuję, żebyśmy sobie zrobili taką trasę, powiedzmy, wiaduktem. Ja myślałem tutaj, tu. Nie, prosto nie. I na Sulechowską, tym drugim wiaduktem. Patrzcie, jest czerwona lampa. Jest. Witamy Was po raz kolejny. Naszym gościem jest znany trener Michajlo Walin, mistrz Polski, Belgii, jak dobrze kojarzę. Tak jest. Osoba, która ma już sporo tytułów i nie jest w stanie jedna rzecz ją zaskoczyć. Dzisiaj co sprawdzimy na podstawie tego S-Maxa, którym jedziemy. Silnik diesla z automatyczną 6-stopniową skrzynią, 180 koni i napęd na 4 koła. Pan jeździ podobnym autem, w sensie podobnym gabarytami, bo jeździ pan Mondeo. Ja tak lubię, pierwszy lubię tak mać taki... Dużą ilość miejsca. Cały czas, całe życie tam prowadziłem takie duże samochody. Oczywiście tam dużo tam i chodzimy tym samochodem za żonę, dzieci. To jest potrzeba. Czy Mondeo to jest samochód jako rodzinne auto, ono się sprawdza? Oczywiście. To jest mój samochód, ja go tam dużo lubię i cały czas prosto nam pomaszy dużo, to jest, mamy i pieska i tam. Co, jak na przykład, bo często trener pokonuje te duże trasy, to są powiedzmy tak. Serbia, Zielona Góra. A potem i Serbię idziemy do Grecji, tak do, dużo chodzimy u samochodu, czujemy się prosto dobrze, spokojno. Co ja największe lubię i to jest pierwsze, co popatrzyłem u Ford Mondeo, kiedy siedzim tam i prowadzim, prosto se czułem, jak siedzę w domu i oglądam TV. To jest prosto tak... Czyli tak wygodnie się siedzi w małcie, tak? Oczywiście. Tak. Jeździ cały czas bez problemów. Jeden raz nie byłem tam na serwisu, zostawiony tam taki roczny, albo nie wiem co. Taki przegląd. Jedna lampka nie se wypaliła. Kiedy se prowadzi taki prosto taki stary samochód, musisz na wszystko uważać cały czas. Na rano, kiedy idziesz do szkoły, prowadzić dzieci, jest chłodno, musisz go troszeczkę rozgrzewać samochód, a tu siadam, pałem i lecim. To... Gwarancja tego, że bezpiecznie dojedziemy, a jeżeli coś się stanie, to jest asystent, który zawsze nam pomoże. Tak? Malem jeden raz takie sytuacje w Paryżu byłem. Zadziałało to? Zadziałało, oczywiście. Nie. Był taki minimalny problem, co na końcu się okazało, jak minimalnie, ale siadałem u Paryżu, tam małym śniadanko, przyszło pan i tam dał radę. Szybka i dobra komunikacja tu są. Pierwsze z Giermazem Zielona Góra, to było z pierwszym Mondeo, tak jest. Ja jestem bardzo zadowolony z moim samochodem. To nie wygląda tylko teraz, zrobimy reklama, oczywiście, znaczy, mówimy prawdę. Samochody Forda akurat są takim produktem, gdzie ta cena nie jest bardzo wysoka, ale produkt jest dobry. Ten produkt ja jest... się zgadzam, tak. To mnie zawsze ciekawiło, jak pan się odnalazł w Zielonej Górze? Nie miałem szansy dużo planować po prostu, tak, praca jest taka i kiedy pierwszy raz otrzymałem takie poważne europejskie prace, to było w Belgii. Zostałem 3 lata i tam mi się urodzili dzieci. To był pierwszy krok i od tego czasu tam musiałem tam poszukać tam miejscowość, gdzie będę mieszkał. Przyjechałem tu do Zielonej Góry, otrzymałem pracę, zostałem. Dzieci zaczynali szkołę. Kiedy dzieci są takim, mają 3, 4, 5 lat, idzie do szkoły, możesz jechać nie wiem gdzie, ale tam... Czy przychodzi taki moment? Oczywiście, delikatnie zostaje tam sytuacja, gdzie musisz myśleć o dzieci, nie tylko o karierze i co robisz, i jak robisz. Zrobiłem prosto decyzję, że spróbujemy tu zostać, popatrzymy jak to będzie. I na końcu, kiedy praca ze Stelmetem skończyła, zrobiłem decyzję, chcę tu zostać, wyglądało nam dobrze, nie mieliśmy takich żadnych problemów, dzieci się uczą szkoły, mają przyjaciele. Później zaczynałem taki mój projekt Green Star, który teraz się okazuje jak dobry, super projekt dla koszykówki, sportu i dzieci. Mój syn tam gra, potem mamy przyjaciele, szkoła i wszystko. No dzieci się uczą po polsku, tam ciężko teraz zmienić. My oczywiście w domu rozmawiamy po serbsku, ale u tym czasu myślimy, jakby poszukał opcję, da dzieci zaczynają uczyć się szkole serbskie, byłoby tam bardzo trudno. Dla nich językiem numer jeden jest teraz polski, dla dzieci? Z poziomu szkoły tak.
to tak, tak. Oczywiście ja mówię jeszcze raz w domu, my na serbski rozmawiamy, ale uczyć się je, rozmawiać jest jedno, uczyć się jest drugie. No tak, to Zielona Góra spełnia te wymagania pod względem takim mieszkaniowym? A to jest dla nas super, dla wszystkich moich tam domu i po prostu tam dobrze się czujemy, dobrze żyjemy, nie mamy problem żadnych. Tu jesteśmy w Polskiej 8 lat, jak nie by było tak dobrze, nie by był po prostu był tu. Tak, no to prostu. Jasne, oczywiście, to pewnie to tak rzeczywiście wygląda, że gdybyście się źle tu czuli, to pewnie byście tak, tutaj nie mieszkali, tak jest, no bo tak jest. Ale wspomniał Pan o swoim projekcie, o Green Starze, bo tutaj w Zielonej Górze od zawsze był klub Zastal i ten Zastal szkolił tą młodzież. Czy Wy proponujecie coś, co jest troszeczkę inne w tej swojej formule od Zastalu? Oczywiście mamy inny system pracy, ja tam taki system jak ustawiłem, system, który ja tam się prosto nauczyłem u Serbii. Oczywiście na początku karierę trenerską pracowałem z dzieci. Cel jest taki sam, spróbować szkolić dzieci. Pierwsze, nie tylko i nie musi być numer jeden koszykówka, sukces albo nie wiem co. System jest nie tak sam jak mają u Zastalu. Co spróbujemy cały czas? Nie oglądać drugie. Po prostu tam... Robicie swoje, tak? Oczywiście, zajmujemy się, mamy dużo dzieci. W tym roku mamy największe dzieci w historii tam naszego klubu. To jest nasza praca. A jak drugi pracują, to nie tylko Zastal, ma i rywalizację i z Gorzowem, ma rywalizację i z Wrocławiem. A najstarszy rocznik, to ci chłopcy ile mają lat? W tym czasu U14 jest nasz najstarszy U14, rocznik. Tak, jest, to są chłopaki 2006. Mhm. Mamy tak marzenie u jednego momentu zrobić taki zespół seniorski. To by było coś niesamowitego, gdyby wziął. Ale to prosto musi być zespół, który będę tam szkolował dzieci. I chcemy zrobić seniorski zespół, gdzie będę podawał możliwości dzieciakami i szkole Green Stara i dzieciakami Zielone Góry grać koszykówki. A reszta popatrzymy, jak się to uda. Widać potencjał w tych chłopakach. To jest tak, że łatwo jest ich odciągnąć od komputera, no bo to umówmy się, jest to jakaś tam zmora w dzisiejszych czasach. Że... Ciężka praca jest. Ciężka praca generalnie, nie tylko za najstarszy, mały i myślę, ty najmłodszy. Naciskamy dzieciaki, to prosto tam se musi mać taki... Da wiemy, kiedy se pracuje, kiedy se trenuje, kiedy se gra, kiedy idziemy tak na obozę. Mhm. My im cały czas musimy, oni nie mogą, chłopaki nie mają telefonu. Jeden raz na dzień ewentualno i to tylko zadzwonić do rodzica. Mieliśmy jedną sytuację, gdzie jeden chłopak mówi, musimy zrobić, że tam grałem grę i tam czekają kolegi, nic tam nie zrobiłem 3 dni. Ja nie wiem, co gada chłopak, ale słucham go i myślę, że co to jest. Ale dobrze, tam na końcu poradzimy z telefonami i komputerami, ale oczywiście jest problem. Jest to do zrobienia. Tak. Jaka jest Pana relacja z Panem z synem? Jak on gra? Czy rzeczywiście jest tak, że no, kojarzę sobie Doka Riversa i jego syna na przykład, którego on trenował. Czy to jest tak, że od swoich dzieci wymaga się więcej? A ja jestem najgorszy z nim. Ja z nim rozmawiam na serbsko i reszta nie rozumie, co mu mówię. Największe mnie on nerwuje cały czas, atakuję od czasu i naciskam, a po prostu chcę to robić dla wszystkich, by grał lepsze, ale i tam wszystkie reszty chłopaka tam, oczywiście to nie wygląda jak na kiedy siedzę na ławce seniorów, od czasu tam, kiedy z nim rozmawiam serbski, tam jest tam trudna sytuacja dla syna. Bardzo dziękujemy w takim razie za wizytę w naszym programie i no cóż, widzimy się niedługo, żeby przetestować coś nowego. Oczywiście. Jakieś życzenia co do samochodów? Co to miało być? Może Mustang? Nie, tam popatrzyłem kilka razy, ale to cały czas lubię, ale to żona nie chce. Co ma taki jak four-wheel drive, taki... Ford Edge. Tak jest, tak jest. Ale i to... Ale prosto tam jestem zakochany Fordem i tam popatrzymy jeszcze. Miłość kwitnie, widzę. Tak. Bardzo dziękujemy w takim razie. Dzięki.